Nadszedł już wrzesień, kolejny suchy miesiąc dla Wielkopolski. Kwitną wrzosy, nawłoć praktycznie już przekwitła. Późno kwitnące rośliny pojedynczo i słabo rozkwitają wśród szykującego się do zimy życia. Wśród nich również nieliczne krzewy jeżyn. Ta przesyłka okaże się dość niezwykła. W ten sposób pszczelarze przesyłają pszczele królowe matki. Unikają tym samym kosztownych podróży. Dla samych pszczół jest to również dość bezpieczny sposób transportu. Pojawia się pytanie, dlaczego w ogóle przesyłają nowe matki pszczele? Jakie względy przemawiają za tym, że niemal każdy z nich korzysta z pomocy hodowców królowych pszczół? Może tak jak w tym przypadku pszczelarz spotkał na swojej drodze wyjątkowo agresywne pszczoły? Może żyją takie w jego własnym ulu po tym, jak wydawałoby się łagodna królowa spotkała podczas lotu godowego trutnia z genami agresywności? It's a dead end. We're trapped. W takim przypadku pokolenie pszczół po takich rodzicach może być bardzo uciążliwe dla okolicy. Może żądlić i atakować ludzi w sąsiedztwie ula bez specjalnego sprowokowania. Nowe, hodowlane królowe podróżują z kilkoma robotnicami oraz z zapasami w klateczkach transportowych. Niełatwo jest poddać nową matkę pszczelą rojowi, jeśli nie jest uprzednio przygotowany do jej przyjęcia. Ta kolonia straciła swoją poprzednią złośliwą królową 2 tygodnie wcześniej. Przed kilkoma dniami położono klatkę na daszek ula, tak aby pszczoły mogły dokładnie się z nią zapoznać i wyrównać jej zapach ze swoim. Pszczoły są teraz bardzo spokojne. Sprzyja to bezproblemowemu zaakceptowaniu nowej królowej. Klateczka przyjemnie pachnie propolisem. Kolonia przez długi czas pozostawała osierocona. Dzięki temu pszczoły nie mają już larw, z których ratunkowo mogłyby chcieć wychować swoją własną królową matkę. Dlatego też zmuszone są przyjąć obcą, nawet innej rasy. Bez królowej rodzina pszczela upadnie, gdyż tylko ona składa jaja, z których mogą rozwinąć się nowe robotnice. Można więc powiedzieć, że nastrój hormonalny kolonii bardzo sprzyja przyjęciu widocznej na filmie królowej. Pszczoły są bardzo pozytywnie nastawione do przybranej matki. Karmią ją przez siatkę i rozprowadzają jej feromony po całym roju. Królowa również wydaje się być zdeterminowana przedostać do robotnic. Biega to w jedną, to w drugą stronę, szukając przejścia. Kiedy już się spotkają, królowa natychmiast zastyga w bezruchu. Czeka, aż pszczoły robotnice wpuszczą ją do gniazda. Wbrew pozorom to one rządzą, a nie królowa matka. Jest ona całkowicie zależna od nastroju robotnic. Jeśli wykona gwałtowny ruch, robotnicy nadal mogą ją zabić. Kilka minut później jest już pewna dobrych intencji robotnic. Nie czuje się zagrożona. Zaczyna poruszać się wraz z nimi po klatce. Teraz otoczona przychylną świtą robotnic może stać się ich nową królową. Orszak królewski będzie towarzyszył jej do końca jej życia. Kilka godzin po akceptacji nowej królowej, ta zaczyna składać jaja. Podróżuje po gnieździe, szukając wolnych komórek. Jednak nie zawsze przyjęcie nowej królowej jest tak łatwe, jak było w tym przypadku. Ten laser o dużej mocy pozwala hodowcy łatwo zlikwidować z różnych powodów wadliwą królową. W tym przypadku potomstwo królowej jest bardzo agresywne, a sama królowa jest mieszańcem międzyrasowym. Martwa, agresywna królowa została okłębiona przez rozdrażnione robotnice. Kolonia została pozbawiona matki, jednakże jej feromony nadal są rozprowadzone po całym roju. Pozostawienie ciała poprzedniej królowej było celowe. Jej feromony hamują pęd robotnic do zakładania tzw. mateczników, komórek, w których z młodej larwy może rozwinąć się nowa królowa. Ponadto zaburzony skład feromonów powoduje, że robotnicom coraz trudniej będzie odróżnić intruza od członków własnej rodziny. A oto intruz. Nowa królowa łagodnej linii hodowlanej Buckfast Royal. Tym razem nowa królowa jest bardzo niepewna. Jedna robotnica zdradziła niechętny nastrój roju, przywarła do siatki, gryząc ją i wygina ciało włók. Następnie przywiera do siatki ciałem i porusza nerwowo odwłokiem. Królowa wyczuwa zagrożenie, zaczyna więc nerwowo biegać, jednak wkrótce i tak głód zmusi ją do zejścia w pobliże robotnic. Chwilę później schodzi w kierunku oddzielającej ją od robotnic siatki. Uważa jednak na każdy krok, unikając ich groźnych żuwaczek. Rój nie chce jej przyjąć.
Królowa wydaje dźwięki, które nieco hamują negatywne reakcje robotnic. Są one bardzo charakterystyczne i głośne. Jeśli zostanie uchwycona przez robotnicę, piszczy jeszcze intensywniej, wprawiając otoczenie w wibracje wyczuwalne przez robotnicę. Negatywna reakcja robotnic nasila się. Pszczoły napierają na siatkę, ściśle do niej przylegając. Matka pszczela również zastyga, aby nie prowokować niechętnych w stosunku do niej robotnic. Królowa unika ich jak tylko może. Wygina ciało wilkaby zbierającej się poniżej robotnicy, jej nie urządliły, zwiększa dystans, jednocześnie przekazuje swoje feromony. Pszczoły poniżej wyginają się, gryzą siatkę i jeśli napotkają ciało królowej, są w stanie ją śmiertelnie urządlić. Feromony królewskie są jednakże przez cały ten czas rozprowadzane przez życzliwe nowej królowej robotnice, których zawsze kilka się znajdzie. Liżą one królową przez siatkę, karmią i rozprowadzają zapach nowej królowej, powoli przyzwyczajając do niego rój. Tymczasem feromony martwej, poprzedniej królowej, zanikają. 3 dni później niektóre robotnice poczuły się osierocone i założyły matecznik. Jest to komórka plastra pszczelego, w której rozwija się młoda larwa pszczela. Pszczoły karmią taką larwę w sposób szczególny, dzięki czemu rozwija się z niej młoda królowa. Tak długo jak robotnice mają możliwość wychowania nowej królowej z własnych larw, tak długo przyjęcie nowej królowej jest niepewne. Dlatego też wszystkie wybudowane przez pszczoły mateczniki należy zniszczyć. Teraz już robotnice, tak jak poprzednio w tym filmie, nie mają wyboru i są zmuszone przyjąć nową matkę. Kolejnego dnia nastrój rodziny ulega zmianie. Pszczoły co prawda gryzą siatkę nadal, ale robią to znacznie delikatniej i nienerwowo. Coraz więcej robotnic pomaga matce. Robotnice gryzące siatkę, choć są w mniejszości, to nadal stanowią dla niej śmiertelne zagrożenie. Dlatego też tutaj należy jeszcze poczekać z uwolnieniem królowej. Nieprzychylnie nastawione robotnice łatwo jest rozpoznać. Gryzą lub szarpią siatkę, są poddenerwowane, często kurczowo trzymają siatkę w żuwaczkach. Te, które akceptują królową, liżą ją i karmią. Inna rodzina pszczela, która jest w podobnej sytuacji, ale nie wybudowała mateczników, swoją nową królową już zaakceptowała całkowicie. Robotnice zostawiają dystans między sobą a królową, liżą ją, pobierając feromony z jej ciała. Duża grupa robotnic próbuje karmić swoją nową matkę. Łatwo można zauważyć spokój robotnic oraz długie języczki wychwytujące, działające jak narkotyk, feromony. Ta królowa matka jest już przyjęta. Dlatego jest to odpowiedni moment na dopuszczenie robotnic. Klateczka zostanie odwrócona, a robotnice uzyskają nieograniczony dostęp do swojej nowej władczyni. Pszczoły są bardzo spokojne, tak jak i królowa. Po sprawnym odklejeniu klateczki następuje obrót i królowa znajduje się na łasce swoich nowych robotnic. Pszczoły najpierw są bardzo nieśmiałe, następnie szybciej i zdającą się zauważyć radością w postaci uniesionych nóg i odwłoka, lekko potrząsając ciałem, zbliżają się ostrożnie do nowej królowej. Niektórym wysuwają w jej kierunku języczek. Królowa jest również zadowolona i spokojna. Nie siedzi kurczowo, trzymając się jednego miejsca, lecz zaczyna chodzić z robotnicami. Kilka minut później nowa dumna królowa matka schodzi niżej i wraz ze swoim królewskim orszakiem spaceruje po gnieździe. Jest już przyjęta. O tej porze roku już nic jej nie grozi, przynajmniej ze strony robotnic.